Joanko, kochani, właśnie wstałem, jeszcze spuchnięty na ryju. Jest godzina 7, cały czas praktycznie tak wstaję. Co w planach? Za chwilkę robię śniadanie, potem lecę zrobić rano personalny dziewczynie. Później dank sesja. Nagrywam ten filmik, bo dawno nic nie wrzucałem związanego ze wsadami na YouTube'a i ludzie myślą już, że HCB tylko gada o wsadach. A HCB dalej trenuje ludzi, dalej sprawia, że skaczą wyżej. I dalej w wieku 31 lat potrafię skakać naprawdę wysoko. Na ostatniej dunk sesji postanowiłem sobie, żeby znów zacząć skakać nad ludźmi i spróbować T-double upów, tego typu wsadów. Na Instagrama wrzucałem, na TikToka wrzucałem, na fanpage'a wrzucałem. Na YouTube'a niestety nie wrzuciłem, bo już brakło czasu, żeby mi to posklejać do kupy. Dlatego to, co dzisiaj Wam pokażę, to będzie kilka wsadów z ostatniego razu, bo dzisiaj nie mam zamiaru skupiać się na double upach, a mam zamiar skupić się na tym, co zapewne zobaczycie w tym filmiku. Na śniadanie dzisiaj wjeżdża bananik, jogurt naturalny, płatki śniadaniowe, troszkę dżemu. Widać, że już na stole leży klasyka kina akcji, czyli kuźwa te filety. No i ryż. Pierwszą płatki ledwo gryzę, ale dzisiaj wybór padł na Hyper Dunki 2013. I awaryjnie biorę kobiki ósemki w kolorystyce Barcelona. Z tego względu, że ostatnio było nieumyte na sali i bardzo dziwnie się te buty zachowywały. Robiłem trening personalny kobiecie, teraz śmigam szybciutko do domu. Zostało mi pół godziny na przygotowanie się do dunk sesji. Monsterka oczywiście jebnąłem, leży sobie tutaj. W sumie nie piję Monstera, żeby mnie pobudził, ale lubię po prostu smak Monstera, więc czasem sobie wypiję. Zrobię szybkie mobility i wałkowanie w domu, z tego względu, że szkoda mi czasu na sali, który mam ograniczony i mam dwie godziny na salę, więc nie chcę tam po prostu spędzać 20 minut na wałku, bo mogę sobie to w domu zrobić. Ale ogólnie ostatnio bardzo mało się wałkuję, raczej szybko przeroluję się i porozciągam mocno, monsterek, głowę długą czwórki, żeby mieć tą mobilność i ten trójwyprost taki pełny podczas skoku. Dobra, zajeżdżam, parkuję, idę szybko się szykować. Moim celem na dzisiaj jest spróbowanie double upa, czyli przełożenia piłki pod nogą nad stojącą osobą. Idzie ze mną Mikołaj. Mikołaj ma jakieś 185 cm wzrostu, więc no powiedzmy, że w miarę, może ciut za wysoki na razie na moje możliwości, ale nie boję się tego i trzeba będzie spróbować. No i drugi wsad pod dwoma nogami nad stojącą osobą. Ogólnie ostatnio dokonałem sobie takiej analizy tych dwóch wsadów, czyli oglądałem przez naprawdę bardzo długi czas przeróżnych dunkerów, jak wykonują ten wsad, z której strony nabiegają, w którym momencie łapią tą piłkę, więc mam dość taki szeroki pogląd na to, jak to wykonać. Wydaje mi się, że wsad pod nogą jako tako jest mi bardzo znany. Wsad pod dwoma nogami już miałem okazję go próbować robić na niskich koszach, raz na wymiarze mi się udało zrobić. Nad stojącą osobą wypadał mi z obręczy kiedyś w Błażowej Dolnej, ale jest to taki wsad, który jako tako, ten wsad jest trudny pod względem typowo takim psychicznym, bo sama myśl nad pozycją, którą trzeba przyjąć w locie, czyli krzesełka, gdzie dwugłowę trzeba mocno rozciągnąć. Gdybyśmy zahaczyli gościa, no to gleba by była przepotężna. Ale jest to taki wsad na poziomie psychicznym, że jeśli ktoś jest bardzo odważny i nie boi się go spróbować i jeszcze popróbuje sobie robić to na niskich koszach czy nad jakimiś pachułkami. Ja ostatnio trenowałem ten wsad w techosporcie i próbowałem ten wsad zrobić nad boksem plus ustawionymi tam wałkami. I wiecie co? Wbrew pozorom, to jest bardzo wygodny wsad. Wam się wydaje, że to jest naprawdę trudne, no bo ktoś myśli sobie, kilku dunkerów na świecie robi pod dwoma nogami, no pod dwoma nogami nad stojącą osobą. Ja ten wsad chcę spróbować z tego względu, bo ostatnio widzę, że Piotr Grabowski cały czas go rypie, aż wszedł nawyk i już jest dla niego takim chlebem powszednim.
I prawda jest taka, że jeśli ktoś ma odpowiednią ilość wyskoku, jest odważny i jest w stanie ogarnąć pozycję na niższym po prostu, czy to koszu i niższym jakimś podejście, który go, że tak powiem, nie sparaliżuje strachem, bo normalnie sama myślę, że przed nami stoi typ, no to kurwa jest strach straszny. Ale jeśli ktoś popróbuje sobie to, dajmy na to, nad jakimś manekinem, takimi pierdołami, gdzie nic się nie może zrobić, no to ten ruch jest dość przyjemny i zobaczymy, na ile przyjemny jest na dzisiaj. Może mi braknąć wyskoku i zasięgu do zrobienia tego wsadu, bo jako tako będę go robił oczywiście na wymiarze. Tam nie ma idealnego wymiaru, bo ten kosz jest troszkę taki już, że tak powiem, no nie, no coś między 3 a 3,05 ten kosz na pewno ma, to jest pewne. I mam zasięgu mało, to jest to, że przy moim wzroście liczy się każdy centymetr. Jeśli będzie dzisiaj jakiś gorszy dzień, a nie będzie kurwa, bo muszę rozjebać, robią ten wsad po prostu najodważniejsi dunkerzy na świecie, którzy idą po prostu na ryzyko. Ewentualnie ci, którzy mają po prostu dojebaną technikę i dla nich jest to standardzik. Dobra. Kurwa. Dobra, zajebiście. Jesteśmy już na sali. Pora na rozgrzewkę. Idę sobie wszystko postawić, przyszykować, żeby mi nie przeszkadzało. Wsadzam na ten kosz. Pewnie będzie odbicie lustrzane. A jak? Czyli będzie... Co? Ostatnio też miałem odbicie lustrzane na Instagramie, że wyglądało, jakbym miał naskok lewa, prawa i lewą rękę. A to nie tak było, tylko po prostu odbicie lustrzane robi się po tutaj. A ciekawe, czy da się to w jakiś sposób zmienić. Ostatnio wpadam, ubieram... O, zajebiście. Ostatnio wpadam, ubieram stare te buty, zaczynam biegać i mówię do Dominika, kurwa, nie da się, chłopie. Lodowisko, myślę, co jest. I on mówi, chyba sala nie umyta, coś tam, coś tam. Pojechałem po kobił senki stary, kobił senki, zajebiście, petarda, nie? Czyli wynika na to, że tamte buty mają starą gumę i nie mają takiej trakcji, jak powinny mieć. A... Za to jest piłka. Nie piłka, to piłki nie ubiorę na nogę. Piłki... Ej, tu masz. Tu jest, kurwa, co ja tu robię? I tak patrzę do torby, myślę, nie wziąłem, nie? Rozgrzewka zaczyna się dopiero jak ściągam koszulkę. Czyli dopiero się zaczyna rozgrzewka. Już czuję po rozgrzewce, że będzie ogólnie spoko. Ale jeszcze zanim dojdę do maksymalnych skoków, to jeszcze chwila, naprawdę chwila. Sam skok jest dość płynny, ale lądowanie jest bardzo sztywne. I na przykład sam skok mnie nie zabolał, ale lądowanie już poczułem w kościach. Sady są głupie. Ała. Język już se przygryzłem, piu. Czuję, że będzie dzisiaj magia. Oh!
Jestem bestią.